Kapitan Rakowa, Fran Tudor ze mną. Fran, trudny wieczór dla was. Z czego wynikała, twoim zdaniem, ta niemoc Rakowa, szczególnie w pierwszej połowie, ale w ogóle w całym tym spotkaniu? Spróbowaliśmy grać na bardzo ciężkim boisku, ale nie może nam to być alibi. Zagraliśmy słaby mecz po prostu i z piłką. Myślę, że Szturm był bardziej agresywny w środku boiska i dużo drugich piłek zabrali, więc z tego mieli dużo szans. Ciebie nie boli trochę taka zbyt niska intensywność dzisiaj Rakowa w grze bez piłki? Ja sobie przypominam taką sytuację, w której byliście w niskiej obronie i Dawid Szwarga wściekł się na Marcina Cebulę bodajże, że nie doskoczył do piłkarza Szturmu, że za mało było dzisiaj tej intensywności bez piłki. Nie pamiętam, to może być jedna sytuacja na boisku. Oczywiście spróbujemy zagrać im bardziej intensywnym. Natomiast zdarzy się moment, kiedy po prostu nie możemy wypnąć przeciwnika i takie sytuacje zdarzają się na boisku po prostu. Oczywiście chcemy presować, chcemy grać bardzo, bardzo intensywnie, ale czasami to nie jest możliwe. Mówiłeś o tej murawie, absolutnie nie zrzucamy na murawę, ale przypominam sobie taką sytuację w 55 minucie. Miałeś super okazję i po tym strzale słabym spojrzałeś wymownie na murawę. Tam przeszkodziła murawa? Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu Szturm zagra lepszy na tym boisku pod takich warunkami, bo po prostu nie mogło się grać krótkim podawaniem, więc lepsze zagrali z tym długim podaniami i zabrali te dużo drugich piłek, tak jak mówiłem. Sporo kontuzji w Rakowie. Ty wróciłeś, natomiast jeszcze nie wrócił Zoran Arsenić, nie wrócił Carlos. W twojej ocenie brak tej drużyny nie stać na takie wyrywy po prostu dzisiaj, że to jest klucz do takiej postawy Rakowa dzisiaj? Po prostu brakuje nam ważnych zawodników, ale mówię, to nie jest znowu alibi, żeby narzekać. Zrobiliśmy dużo transferów w lato, więc ciężko, musimy grać bez nich i tyle. Fran, dziękuję bardzo. Na tyle kapitan dziękuję. Rakowa, Fran Tudor. Napastnik Szturmu Graz, Szymon Włodarczyk, szeroko uśmiechnięty, jest uśmiech, nie ma się co dziwić. Szymon, dzisiaj bardzo dobry wieczór dla was, bo nie tylko wynik, myślę, że 1-0 to taki najniższy wymiar kary dla Rakowa. Jaka jest twoja ocena tego spotkania? To prawda, że byśmy dzisiaj nieskuteczni. Fakt, że też Wladan Kowacewicz bardzo dobrze bronił, trochę uratował Raków przed stratą większej ilości bramek, ale się bardzo cieszymy, ponieważ to nie był łatwy mecz, trzeba było go na pewno mocno wybiegać. Bardzo intensywnie podeszliśmy tego meczu. No i szkoda, że tylko 1-0, ale trzeba się cieszyć z wygranej. A propos Wladana, jedną główkę ci wyjął w drugiej połowie. Czego tam zabrakło? Jak ocenisz tę sytuację? To była taka szybka sytuacja i cieszę się, że znalazłem w sytuacji się. Może troszeczkę jakby bliżej słupka bym uderzył, to może by nie obronił tego, ale dzisiaj był naprawdę w dobrej formie. Nie wiem, czy to sam na sam strzelałem, to był spalony. Gwizdnął sędzia, ale no nie wiem. Też bardzo dobrze bronił, więc gratulacje do niego, no ale no niestety przegrali dzisiaj. Szymon, twoja ocena jakby powodów, dlaczego ten mecz tak wyglądał? Wysoki, agresywny pressing Szturmu, zdusiliście Raków. Taki był plan, rozumiem, od początku, żeby tym wysokim presem zagrać, bo niektórzy się tego nie spodziewali. Niektórzy myśleli, że dopiero nisko będziecie bardzo agresywni. Nie, my zawsze mamy taką filozofię, żeby jak najszybciej odebrać piłkę i zawsze bardzo wysoko i intensywnie wychodzimy do wysokiego pressingu, jak dzisiaj było to widać. I taki był nasz plan, że po prostu jak najszybciej, żeby wiedział Raków, że nie będzie z nami tak wcale łatwo, nie? Więc naprawdę się cieszymy, że tak od samego początku na nich wyszliśmy tak wysoko i czuliśmy, że mamy przewagę od pierwszej minuty meczu. To na koniec powiedz, jak tam ci jest w Szturmie? Bardzo dobry początek sezonu. Chyba wszystko na razie układa się zgodnie z planem. Tak, bardzo się cieszę z tego, że trafiłem do Szturmu Graz. Przemyślany i na pewno bardzo dobry wybór z mojej strony. Się cieszę bardzo, ponieważ się rozwijam jako zawodnik, jako osoba przede wszystkim. No i cieszę się, że grałem i się rozwijam. To jest dla mnie najważniejsze. Jan Urban, twój były trener, dzisiaj z trybun się oglądał. Co powie? Chyba zadowolony. Bardzo się cieszę, że trener Urban był już. Może się z nim zobaczę, ale zobaczymy. Na pewno trener Urban też przyczynił się do mojego rozwoju w Górniku Zabrze, więc fajnie byłoby się z nim zobaczyć i bardzo się cieszę, że tutaj był na stadionie. Tak jest. Tyle Szymon Włodarczyk, dzisiaj zwycięski na polskiej ziemi. Napastnik Rakowa, Fabian Piasecki. Fabian, no chyba się nie spodziewałeś, że ten mecz będzie tak wyglądał, że w pierwszej części większość tej pierwszej połowy spędzisz na środku boiska jako najbardziej wysunięty piłkarz Rakowa. No zamknął was Szturm dzisiaj.
No zamknął nas w pierwszej połowie. No, zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie wyglądał ten mecz i kluczem, myślę, było zbieranie drugich piłek. Tego nie robiliśmy, a to jest by styl szturmu, żeby zebrać drugą piłkę, zagrać za plecy obrońców i oni realizowali swój plan i z tego mieli sytuację. Widać w ostatnim czasie trochę taką nerwowość w podejmowaniu decyzji w tej ofensywnej tercji. Tak jak dzisiaj na przykład Marcin Cebula, wychodziliście 4-3. Zła decyzja. Tego jest ostatnio trochę więcej. Z czego to wynika twoim zdaniem? Z czego to może wynikać? No z tego, że mamy, nie wiem, strzelamy mało bramek. No, spojrzycie na mnie czy na Marcina, tych bramek jest mało i gdzieś później tej pewności, tych dobrych decyzji i tej spokojnej głowy w tej ofensywie brakuje, no ale to myślę, że też nie może być wytłumaczenie. No, po prostu musimy z tego, co mieliśmy, stworzyć jakąś dogodną sytuację i przede wszystkim zagrać dobrze do partnera. Raków jak na siebie był dzisiaj mało intensywny w grze bez piłki. Znaczy nie potrafiliście wypchnąć szturmu w tej niskiej obronie będąc. Co się stało dzisiaj? Ja nie wiem, no w pierwszej połowie myślę, że wypychaliśmy ich wysoko i szliśmy pressingiem, ale no oni jakby nie kombinowali, grali długą piłkę i tak jak powiedziałem, no nawet jak wygrywaliśmy pojedynki powietrzne, no to te drugie piłki wszystkie spadały do nich, do ich pomocników i to ich napędzało i ja z przebiegu meczu wydaje mi się, że no nie mogę się z tym zgodzić. No, próbowaliśmy tego wysokiego pressingu, ale szturm miał swój plan i dobrze go realizował. Ostatnie pytanie. 2 mecze, 0 punktów, po prostu jakość rywali. Czy wyrwy, brak liderów, kontuzje? Gdzie widzisz tutaj główną przyczynę tego złego początku fazy grupowej? No na pewno brak zawodników, tych liderów, których mieliśmy, jest widoczny w takich meczach, no ale są następni zawodnicy, no rywalizujemy każdy o granie i po prostu musimy udowadniać na boisku i brać to na siebie i też myślę, jakoś na pewno Atalanta miała dużo większą od nas, a szturm myślę, że był zespołem do pokonania, tylko po prostu my nie do końca zrealizowaliśmy plan na mecz i też tak jak powiedziałem, no kluczem w tym meczu były drugie piłki, które wszystkie spadały do nich. Fabian, dziękuję bardo. Tyle napastnik Rakowa. Fabian Piasecki.